Młodszy aspirant Joanna Słowik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Wczoraj o godzinie 9:45 dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie, że w Sztutowie doszło do potrącenia pieszego. Na miejsce od razu został skierowany patrol policji. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW z nieustalonych przyczyn potrącił pieszego będącego na miejscu. Po zdarzeniu, nie udzielając pomocy, zbiegł z miejsca wypadku. Niestety, pomimo udzielenia pomocy medycznej, 47-letni mężczyzna zmarł. Na miejsce skierowany technik sporządził dokumentację fotograficzną, zabezpieczył ślady, zostali przesłuchani świadkowie oraz zostały sporządzone oględziny. Do sprawy zostały zatrzymane trzy osoby, 22-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn, 32 i 33-latek, wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego. Od zatrzymanych została pobrana krew do dalszych badań. Znamy również personalia trzeciego mężczyznę, który również podróżował tym pojazdem. Jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu. Teraz śledczcy nowodworscy będą wyjaśniali okoliczności całego zdarzenia. Badali przyczyny i będą wyjaśniali przyczyny zaistniałego wypadku. Thank you.